W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych trwają wielkie przygotowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach oraz na samych nekropoliach. Będzie to również długi weekend i w tym kilkudniowym okresie prezydent Roman Szałemej zapowiedział, że chce zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców oraz osób odwiedzających groby bliskich w Obrzychu. Od pewnego czasu prowadzimy intensywniejsze sprzątanie wokół tych miejsc, cmentarzy, wokół w najbliższym otoczeniu. To sprzątanie, ten rodzaj przygotowania jest oczywiście wykonywany co roku. Staramy się, żeby w tym roku był lepszy niż w ubiegłym, a w ubiegłym roku bardzo dużo poświęciliśmy czasu, energii i pieniędzy na to, żeby cmentarze wyglądały dobrze. Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Obrzychu w porozumieniu z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na drogach przygotował zmiany w organizacji ruchu, które będą obowiązywać od wtorku 30 października do niedzieli 4 listopada. Na przykład ulica Sikorskiego, czyli w obrębie właśnie tej cmentarzy w centrum miasta, jak również ulica Wyszyńskiego w obrębie cmentarza na Piaskowej Górze, czyli droga powiatowa. To zostały uzgodnione zasady z zarządcami wszystkich dróg. Natomiast komunikacja miejska będzie również wyglądała podobnie jak i w poprzednich latach. Zasadnicza zmiana oczywiście będzie w dniu 1 listopada, a podstawowa to to, że linia numer D będzie wydłużona do ulicy Przemysłowej, tak aby faktycznie z rejonów północnej części Wałbrzycha, czyli dzielnic Podzamczy, Piaskowa Góra, po drodze oczywiście Stary Zdrój, mogli mieszkańcy dojechać bezpośrednio w pobliże tych skupiska, tych trzech cmentarzy w Śródmieściu i ona będzie właśnie przedłużona do ulicy Przemysłowej. Ulica Przemysłowa będzie generalnie wyłączona z ruchu poza komunikacją miejską i taksówkami, które będą mogły dowozić zainteresowane osoby w tenże obrót. Na innych liniach zmiany będą polegały przede wszystkim na tym, że albo zwiększymy liczbę pojazdów obsługujących te linie, bądź też rozkład jazd nie będzie tak jak standardowe dni świąteczne, tylko jak dni robocze. Jak zapewniają przedstawiciele Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, na cmentarzach oraz w ich okolicach trwa sprzątanie, a w Dniu Wszystkich Świętych w godzinach od 7 do 18 pracownicy MZUK-u będą pełnić dyżury na cmentarzach komunalnych, by jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo i służyć pomocą osobom odwiedzającym groby najbliższych. Nasi pracownicy będą pełnili dyżur od 7 rano do 18, będą służyli pomocą tym ludziom, którzy znajdują się na cmentarzu, będą kontrolowali to, co dzieje się na cmentarzach. Będą widoczni, ponieważ są ubrani w nasze kombinezony z widocznymi oznaczeniami MZUK. MZUK w tym roku podjął również decyzję o zwiększeniu w okolicach cmentarzy liczby kontenerów na odpady i te kontenery mają być na bieżąco usuwane. W tym roku zwiększyliśmy o około 50% ilość kontenerów na odpady. Te kontenery zostaną ustawione w miejscach, gdzie ta ilość odpadów jest co roku bardzo duża. Wałbrzyska Policja również przygotowuje się do Dni Wszystkich Świętych. Kierowcy w okolicach cmentarzy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli i zwiększonej liczby patroli policyjnych. Policjanci będą również obecni na samych cmentarzach, bowiem w tym okresie dochodzi tam do wielu kradzieży. Celem niedopuszczenia do okradania osób tam znajdujących się, wszyscy wiemy, znajduje się część osób, które na cmentarz przychodzą nie celem w celach religijnych czy odwiedzenia grobów, natomiast okradania to jest, że tak powiem, plagą cmentarzy, w związku z tym w tym roku również duży nacisk kładziemy na zabezpieczenie operacyjne, czyli funkcjonariusze operacyjni, którzy będą pełnili służbę na cmentarzach czy w rejonie bezpośrednio przyległym do cmentarzy, co jest zapobiegnięcie, jak powiedziałem, okradaniu osób tam znajdujących się, jak i okradaniu pojazdów zaparkowanych w rejonie cmentarza. Kazimierz Nowak z Wałbrzyskiej Straży Miejskiej zapewnił, że także i te służby mundurowe będą dbać o bezpieczeństwo Wałbrzyszan. Strażnicy są wysyłani na cmentarze w celu dokonywania kontroli zarówno ładu i porządku, jak i przestrzegania tego, czy na cmentarzach nie dzieje się coś złego, czy nie są kradzione kwiaty, znicze i tak dalej. Najwięcej zadań oczywiście czeka nas w dniu 1 listopada i ja tutaj może po raz kolejny zaapeluję do kierowców, żeby jednak korzystali ze środków komunikacji miejskiej publicznej,
gdyż w związku ze zmianami organizacyjnymi nie wszędzie będzie można dojechać pod cmentarz. Szczególnie apeluję tutaj do kierowców, którzy przyjeżdżają w rejon ulicy Przemysłowej Moniuszki. Ulica Przemysłowa będzie ulicą całkowicie włączoną z ruchu. Nie będą wpuszczane żadne pojazdy, nawet pojazdy, które są do tego uprawnione, czyli pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne. My oczywiście przygotujemy dla tej grupy osób parking, ale on będzie miał bardzo określoną pojemność i jeżeli ten parking zostanie zapełniony, to niestety pozostałe samochody nie będą wpuszczone. A to dlatego, żeby ulica Przemysłowa była drożna, żeby można było korzystać z komunikacji publicznej, żeby autobusy mogły swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać. Prezydent Szołomej apeluje do wszystkich, aby tego dnia korzystali z komunikacji miejskiej, bo na drogach z pewnością będą korki, a jazda komunikacją miejską jest bezpieczniejsza i na cmentarze w tym roku dojedzie się znacznie szybciej. Miejski Zakład Usług Komunalnych zaprasza naszych mieszkańców Wałbrzycha do autobusów komunikacji miejskiej. Tu rzeczywiście szykujemy mocne uderzenie na dzień 1 listopada. Proszę sobie wyobrazić, że w Dniu Wszystkich Świętych damy na miasto aż 42 autobusy. Damy wszystkie nasze najnowsze autobusy, czyli wszystkie 23 autobusy będą na mieście. Dodatkowo puścimy autobusy wielkopojemne marki Karosa, czyli to wszystko, co najlepsze, największe, będzie w tym dniu obsługiwało linie komunikacyjne na terenie naszego miasta. Będziemy razem obsługiwać 12 linii komunikacyjnych. Dla przykładu w dzień roboczy obsługujemy 16 linii, czyli prawie rozkład jazdy jest taki sam, jak w normalny dzień roboczy. Tym bardziej, że w Dniu Wszystkich Świętych na wałbrzyskie drogi wyjadą aż 42 autobusy. Planujemy w dniu 1 listopada wykonać 100% planowanych przez rozkład jazdy kursów.